Witam serdecznie w mojej hydroponicznej dżungli. Dzisiaj obiecany filmik o trzykrotce, porozmawiamy sobie o jej magicznych właściwościach, które pomogą nam w szybszym tempie ukorzenić nasze rośliny. Kiedy ucinacie kawałek trzykrotki i wkładacie ją do naczynka z wodą, żeby ją ukorzenić, ona ukorzenia się mniej więcej od jednego do trzech dni. To znaczy, wiecie, ja nie mam tutaj na myśli oczywiście pełnego jej ukorzenienia, tylko takie malutkie, drobniutkie, króciutkie korzonki, które jesteśmy zobaczyć gołym okiem. Trzykrotka ukorzenia się dlatego tak bardzo szybko, bo posiada w sobie dużo hormonów wzrostu. I to właśnie dzięki tym hormonom będziemy w stanie w szybszym tempie ukorzenić nasze rośliny. Więc kiedy ucięte kawałki trzykrotki wkładacie do naczynka z wodą, trzykrotka do tej właśnie wody wypuszcza te hormony. Dzięki nim jest w stanie szybko się ukorzenić. Ale też dzięki temu, że w tej wodzie jest tyle hormonów wzrostu, jakakolwiek roślina, którą włożycie w celu jej ukorzenienia, powinna się ukorzenić zdecydowanie szybciej, niż gdybyście ją po prostu ukorzeniali w zwykłej wodzie bez tej trzykrotki. Oczywiście szkoły ukorzeniania roślin w wodzie są dwie. Jedna mówi o tym, żeby uzupełniać wody, której ubędzie, a druga mówi o tym, żeby po prostu zupełnie wymienić wodę co kilka dni, żeby wiecie, nic tam nie gniło, nic się nie działo. Ja należę do tej pierwszej szkoły, czyli do tej, która po prostu dolewa wody, kiedy tej ubędzie, wiecie, kiedy po prostu ona wyparuje, bo tak naprawdę kiedy ukorzeniamy roślinę, to ona nie wypija aż tyle tej wody, ona po prostu nam wyparowuje, więc ja należę do tej grupy osób, która po prostu tą wodę dolewa, uzupełniają. Natomiast metoda z ukorzenianiem z trzykrotką na pewno nie sprawdzi się u osób, które tą wodę wymieniają co kilka dni. Dlatego, bo właśnie w tej wodzie jest cała magia. W tej wodzie, w której właśnie są te hormony, która trzykrotka z siebie po prostu wiecie wydobywa, prawda, do tej wody, więc kiedy my ją wylejemy i jakby z powrotem włożymy tą trzykrotkę i tą roślinkę, którą chcemy ukorzenić, no to tych hormonów będzie tam zdecydowanie mniej niż w momencie, niż wtedy, kiedy wkładaliśmy to pierwszy raz. I tak naprawdę może się pojawić pytanie, czy ja mogłabym użyć trzykrotki, z, którą, z której już korzystałam, prawda, która już ma korzonki do... Do ukorzeniania innej rośliny. Oczywiście, można jej użyć, z tym, że efekt na pewno będzie mniejszy, bo tak naprawdę cała magia zaczyna się w momencie, kiedy my tą trzykrotkę utniemy i jakby świeżo uciętą włożymy do wody, bo jakby wtedy ona jest pobudzona do tego, żeby tworzyć te korzenie, więc jakby tych hormonów wzrostu wtedy jest z niej najwięcej, prawda? Więc jakby wkładanie trzykrotki z korzeniami. Do rośliny, którą chcemy ukorzenić, troszeczkę mija się z celem. Lepiej ją po prostu uciąć, na nowo uciąć, włożyć do naczynka z wodą, z rośliną, którą chcemy ukorzeniać, i wtedy na pewno będzie zdecydowanie lepiej niż wtedy, kiedy użyjemy trzykrotki, która już te korzonki ma. Na roślinnych grupach Facebookowych możecie znaleźć informacje o tym, że tylko szczytowe Części, trzy krotki do tego się nadają. Ja Wam powiem, że to nie jest do końca prawda. Prawdą jest to, że szczytowe części rośliny ukorzeniają się najlepiej. To jest fakt. Dlatego dla nas, roślinomaniaków, yy, naj, największym zadowoleniem jest to, kiedy możemy kupić jakąś część szczytową roślinę. Natomiast jeżeli chodzi o metodę, po prostu. Z ukorzenianiem rośliny, która nas interesuje, nie ma to żadnego znaczenia, którą część trzykrotki użyjemy, czy użyjemy szczyt, czy utniemy po prostu jakiś dłuższy kawałek rośliny, podzielimy go na dwa, czy na trzy, czy nawet na cztery części i włożymy do do pojemniczka, w którym chcemy ukorzeniać konkretną roślinę, która nas interesuje, to nie ma to żadnego znaczenia, czy to będzie szczyt właśnie, czy to będą pocięte kawałki. Oczywiście ta metoda również ma swoje minusy. Minusem na przykład jest to, że za chwilę będziecie mieli tej trzykrotki tyle. <grytanie> to i tak nie jest wszystko, bo uznałam, że nie będę przynosić wszystkich słoiczków, w których mam trzykrotkę, bo to, to i tak jest gęsto. Więc generalnie, no dla mnie to jest minus, bo ja mam małe mieszkanie, a trzykrotki, jak widzicie, mam bardzo dużo, a nie mam komu rozdać. Więc generalnie no, dla mnie to jest minus, tak, że, że po prostu kiedy w każdym słoiczku będziecie mieli kawałek, czy tam trzy kawałki, trzy krotki, um, ukorzenicie swoją roślinę, więc jakby zostaną Wam te trzy kawałki. tak, Do następnego ukorzeniania znowu potniecie sobie tą roślinę, więc znowu będziecie mieli sześć kawałków. No i tak dalej, i tak dalej i generalnie powstanie Wam zaraz całe, cała plantacja tej trzy krotki. Więc dla mnie osobiście to jest minus, bo tak jak mówię, mam za małe mieszkanie dla tej trzy krotki. Minusem oczywiście też jest to, że nie zawsze się nam uda przy tej metodzie szybciej ukorzenić roślinę. Z roślinami to jest tak, że jedne ukorzenia się łatwo, drugie się ukorzenia troszeczkę trudniej, a jeszcze inne ukorzenia się dość ciężko albo dość długo. Więc wiecie, nie ma tak naprawdę złotej rady. Trzykrotka na pewno Wam pomoże w ukorzenianiu, ale może się również zdarzyć tak, że jakby nie zauważycie większej różnicy, tak, przy użyciu trzykrotki czy, czy też nie. No, tak bywa z roślinami. Generalnie ja polecam wam spróbować, bo metoda naprawdę działa. Ja z tego korzystam w zasadzie od zawsze. Od kiedy tylko wiem, że że trzykrotka ma takie właściwości i wypuszcza po prostu hormony yy, do wody, to korzystam z tej metody. I proponuję Wam również z tego skorzystać. Trzykrotka jest bardzo tanią rośliną, bardzo łatwo się ją rozmnaża, więc generalnie nic tylko próbować. Oczywiście wodę po ukorzenianiu trzykrotki również możemy wykorzystać. Jeśli macie poza hydroponiką również jakieś rośliny, które macie w ziemi, jak najbardziej możecie taką wodą podlać sobie tą roślinkę w ziemi, bo jakby po prostu do hydroponiki będzie tego troszkę za mało. Chyba, że po prostu uzupełnicie sobie tą wodą y, osłonkę, w którą później y, włożycie roślinę, prawda? Ale generalnie warto jest skorzystać również z tej wody. Nie wylewać jej, tylko po prostu ją wykorzystać, bo ona wciąż ma w sobie te hormony wzrostu i jest takim, powiedzmy to, naturalnym rizotonikiem, prawda? który y, przyspiesza wzrost korzeni, dba o te korzenie. Mam nadzieję, że filmik był przydatny, że wyjaśnił wam o co chodzi z tą trzykrotką. Mam nadzieję, że metoda również będzie dla was pomocna i że się wam to przyda. Do zobaczenia w następnym filmiku. Pozdrawiam was. Pa.